Zdrowia. Co się stało z amerykańskimi demokratami, że zostali socjalistami? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wśród demokratów jest duży popłoch, jest duże niezrozumienie siebie, innych i tak dalej. Demokraci stracili do Trumpa, no i w zasadzie stracą wybory do Trumpa, do Republikanów drugi raz. Także to najstarsza partia polityczna, można powiedzieć, która w ostatnich 7 wyborach wybrała 4 razy na 7, no i 2 razy miała większość liczbową obywateli. No w Ameryce akurat to się nie liczy, no ale idioci, którzy liczą inaczej, znaczy głos za głos, no to wygrali w ten sposób. No w Ameryce liczy się ten Electoral College, czyli znaczy, że przedstawiciele, senatorzy i reprezentanci reprezentujący stany wybierają, głosy są liczone w zasadzie według senatorów i reprezentantów. No jest to troszeczkę skomplikowane, ale jak się wciągnąć, no to ma to sens. Dlaczego ma sens? No bo mniejsze stany mają troszeczkę więcej do powiedzenia swoimi małą ilością ludzi niż wielkie stany z wielką ilością ludzi. Także to jest taki punkty dodatkowe, można powiedzieć, za to, że się mieszka w stanach, gdzie nie jest przyjemnie. Także ci, którzy mają ciężki czas tam żyć, po prostu mają większe uprawnienia. No i na czterech tych kandydatów, no to wszyscy są po 70. Piąty ma 38 lat, no ale to jest homoseksualista, w sumie major, czy tam burmistrz miasteczka 100-tysięcznego, czyli powiedzmy tak jak w Słupsku, można powiedzieć. Udaje, że był w wojsku, no ale poszedł do wojska, siedział za biurkiem nieustannie, no i chce zostać prezydentem. Także staruszki, no jeden, który nie ma żony, dzieci, czyli nie reprezentuje 95% normalnych ludzi na świecie, którzy płacą podatki i mają swoich własnych potomków. No i jak oni mogą zachęcić obywateli, czy demokratów, czy ogólnie Amerykanów do tego, żeby głosowali. Demokraci mają problem ze swoimi kandydatami, którzy wychodzą jakoś tak naprzeciw tym swoim grupom wyborczym. Decyzja, żeby wcisnąć czy wprowadzić Obamacare. Obamacare to jest taki zakład usług ubezpieczeń społecznych, zakład ubezpieczeń społecznych, można coś powiedzieć w ten sposób, no ale to było, większość Amerykanów ma ubezpieczenia zdrowotne z pracy, czyli jak ktoś pracuje, no to pracodawca oferuje mu ubezpieczenie, to jest mniej więcej tak 8-10 tysięcy za pojedynczą osobę, około 20 tysięcy za rodzinę z dziećmi, z czego z tych 20 tysięcy powiedzmy 20% płaci pracownik, czyli około 4 tysięcy. No ale też pomimo wszystko prawie 2 tysiące miesięcznie opłaty za ubezpieczenie lekarskie, czyli $10 na godzinę pracodawca płaci każdemu pracownikowi. Także to są spore sumy. No, a Obamacare po prostu zmusił, że wszyscy muszą mieć. Czyli jak ktoś nie pracuje, a ileś tam zarabia, a nie ma, to ma płacić ubezpieczenie. No, jest to subsydiowane. Jest to subsydiowane w ten sposób, że jeżeli ktoś zarabia, powiedzmy, minimum stawki 15 tysięcy, no i płaci powiedzmy tam w podatkach 1000-1500, no to te 1000-1500 idzie w kierunku ubezpieczenia bezpośrednio. Także, że jeżeli jest zmuszony do wykupienia ubezpieczenia, no to nie płaci podatków federalnych. No to ma tam jakiś tam sens, no ale to jest subsydiowanie z tych podatków. Przed Obama Kirby za Washington zabrał pieniądze, a teraz Washington zabiera te pieniądze, powiedzmy, nie tyle zabiera, co każe zapłacić za ubezpieczenie.
Obama nie bardzo był skłonny, żeby za tym iść, no ale nie wybrali to. No i później nastąpiła wielka jedna, można powiedzieć, jedna wielka masakra. Demokratów tam wygonili z Izby Reprezentantów, z Senatu. Dużo gubernatorów potraciło swoje miejsca. Także zmieniła się cała ta układ można politycznych. W 2010 były te straty były tak strasznie masywne, że do tej pory nawet demokraci właśnie mówią, że to było jedno wielkie oszustwo i pomyłka z tym wprowadzeniem tego Obamacare. Demokraci to zawsze to była zawsze partia taka, która poszukiwała tych grupek niezadowolonych. Czy jakichś zmarginowanych, zmarginesowanych. Wojna secesyjna była powiedzmy w 1864, no to tak z 50 lat, 1912-1917, przed pierwszą wojną światową, no to demokraci, no to byli w zasadzie tacy południowi segregacjoniści, czyli wszyscy ci, którzy tam przed wojną to byli przed wojną secesyjną, byli właścicielami niewolników, no a później zaczęli obiecywać wszystkim i wszystko. No najpierw obiecywali białym i dużo poszło, szczególnie katolików, dużo katolików z jakiegoś powodu poszło na ten lep demokratów. Później wciągnęli w to murzynów. No i przez od lat 1910 do 60 to był po prostu, przyciągali na potęgę potomków niewolników, czyli właściciele niewolników zaczęli obiecywać gruszki na wierzbie potomkom niewolników. No i w latach 60 w zasadzie katolik nie miał szansy na to, żeby zostać wybrany. No i ci południowi, powiedzmy demokraci, też nie za bardzo. W 1932 roku tam z Nowego Jorku gubernator Roosevelt startował. No dzisiaj na tych czterech, no to nie dość, że to są staruszkowie, to są z północy. Jak się popatrzy na mapę Ameryki, no to powiedzmy tutaj jest te wschodnie wybrzeże, Nowy Jork, Washington, tu jest Kanada, z tej strony jest Kalifornia. No to wszyscy są z północy, tutaj z tych starych 13 kolonii, no bo to jest najbardziej rozwinięte ta część wschodnioamerykańska, no bo to było już tam 300-400 lat, a cała reszta, no to tam w kierunku zachodnim nachodziła, czyli Delaware, Vermont, Massachusetts i Nowy Jork. To są stany Nowej Anglii. No i są to stany jednopartyjne, można powiedzieć. To są stany opanowane tam republikanów w ogóle nie ma. Vermont i w Delaware jeszcze 30 lat temu, no to byli jacyś tam republikanie, jakoś te przegrupowanie te partyjne, jedni patrzyli na drugich i był jakiś ten balans sił, a teraz wszystkie te cztery stany, z których oni pochodzą, no to są w zasadzie jednopartyjne stany. No i w tych jednopartyjnych stanach, no to do czego dochodzi, no to jest po prostu takie towarzystwo wzajemnej adoracji, oni sobie przyklepują, wpadają w jakiś taki sens zadowolenia, opowiadają najróżniejsze bajki, kontrolują ten lokalny stanowy sejm, kongres czy parlament, jak można powiedzieć. Przegłosowywują wszystko tak, jak są, budżet, nie budżet, tą politykę i oni myślą, że po prostu, że cała Ameryka jest taka. No, cała Ameryka niestety nie jest Ameryka republikańska, no to terytorialnie czy rejonami, no to jest 80% powierzchniowo, to 80-90% jest republikańska, tylko że ilościowa, no bo miasta, duże miasta, no to tak jak PO też mówiło, że ćwoki